Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dave, Wielki Koks. Dzisiaj opening za 300 zł. Tak, 300 zł dałem na opening. Chyba najwięcej z tej serii, za które rzeczy ja zapłaciłem, bo na przykład laptop MSI to już rodzice mi kupili. I to za bardzo dużą kwotę, powyżej. No, nie będę mówił, ale bo nie mogę, ale ten już za moje pieniądze to jest opening właśnie za 300 zł, tuby, głośnika, takiego do laptopa, wieży po prostu. No, więc właśnie w tym odcinku opowiem Wam jak o tej wieży, tubie, można to tak nazwać, jaka ten, ile wiecie o co mi chodzi, takie tam szczegóły, takie... Wiecie o co mi chodzi? W sensie tym, że jakiej marki, skąd, ile. No, mogę Wam podesłać link, jak znajdę od tej tuby link. Więc właśnie przejdźmy do openingu. Jak widzicie, karton jest dosyć spory. No, jeszcze nie widzicie, ale zaraz ujrzycie. Nawet Wam go mogę. O, patrzcie, kosz już naszykowana. Mogę Wam go nawet zmierzyć. Czekajcie chwilkę. Mogę Wam go zmierzyć nawet. Jak widzicie, 46 cm długości, a szerokości 33,5. Tak pod kątem, ale 33,5 równe. No więc właśnie przejdźmy do openingu jej. No więc właśnie to jest, jeszcze opowiem tak z kartonu, to jest taka tuba, jak tutaj widać, marki Schwerm 2.1 Multi Speaker System with Bluetooth, wbudowanego Bluetootha ma, przyjmuje kartę SD, MF, radio ma i przyjmuje też właśnie pendrive'a, czyli USB flash. Tutaj mamy, z tej strony się prezentuje tak, kod, to jest rodzaj MS2050, tu macie kod kreskowy, tak jak zwykle, tu coś tam macie, tu macie to, tutaj zakryję, tu możecie coś tam poczytać, no i tu tak samo, tutaj jest ten pilocik taki, ta cała tuba. I tutaj macie takie coś jak, takie coś, tu pisze subwoofer, satelites, o takie o, nie będę, przejdźmy może do openingu, nie będę przedłużał. No więc właśnie tak jak już mówiłem, dopiero co przyjechałem ze szkoły, otwórzmy ją sobie. A, i naprostowałem ten. Naprostowałem kosze już, bo pamiętacie, może nie wiem czy pokazywałem, ale była jak ktoś tam, była uszkodzona, tam naprawiałem. Przejdźmy, nagrywa się, nagrywa. Przejdźmy od tej strony. Czekajcie, ja wezmę po prostu nóż do tapet. Mam już taki nóż do tapet, taki zwykły z media tego, z Media Expert właśnie, jest ta tuba ze strony głównej. Pozdrawiam właśnie sklep Media Expert. No. A nóż jest z Brico Marche. Tak się prezentuje. Nie da się. Przyszłem ze szkoły. Patrzę, coś jest na biurku. Mówię, weźmy, zobaczę. To patrzę. Tuba. Czekałem na nią
ponad 2 tygodnie, ale opłacało się. Opłacało się naprawdę. Dać te 300 zł i ogólnie. Proszę, bierzesz tak, bo tutaj mam dane. Więc teraz się prezentuje ona tak. O. Więc właśnie, jak tam jakieś złe ujęcia czy coś, to opiszcie. No więc właśnie teraz przecinamy, mamy tutaj i tutaj i górę. Pierwsze przecięcie. Jestem ciekawy, jak jest głośna, bo jeden głośnik ma 20 W, chyba ten główny, a te dwa chyba małe po 30, albo na odwrót. Nie wiem właśnie, jak to tam dokładnie jest. Ale co widzimy, zaraz wam pokażę. Widzimy fakturkę. Tu mamy fakturkę. Tak o, jak to widać. Widać jest tak o to. Weźmy tak o. No pierwszy. O, pilot. Widać, że nie z jakiegoś głupiego plastiku, tylko porządny. Fakt, że mało przycisków, ale co tam więcej do takiej tuby trzeba? Oczywiście kable. Różne. O, patrzcie! Nawet dali, żeby zamontować chyba głośniki, te dwa małe głośniki na ścianie. Może zobaczę. Pierwszy głośnik, mały. Wiecie, ja go odsunę, bo... Ten. Pierwszy głośnik mały. Mamy go tutaj. Tutaj mamy drugi. Taki o. Się prezentuje. Umiem podłączać takie te, to nie ma. Więc teraz przechodzimy do wisienki na torcie. Ta. Wisienka na torcie po prostu. Taka ciężka, to jest ciężkie. Paczka waży już jakieś dobre 5 kg. Mam sobie tu tak o, ale jak widzicie, bydle. Po prostu i schodzące bydle. Karton, jak wiecie, muszę zachować, bo no, jakby się coś zepsuło czy coś, to do naprawy. Prezentuję, cały zestaw się prezentuje tak o. O, cały zestaw się prezentuje. Widać? Widać. Więc czekajcie. Ja zrobię pauzę. Chwileczkę. Jesteśmy po pauzie. Więc tak o, teraz cały zestaw się prezentuje kompletnie. Tak o. Przejdźmy do otworzenia od najmniejszego do największego. Przejdźmy do otworzenia pilota. Ciekawe, czy dali baterię. To jest zastanawiające. Lekki jest. No, jak widać, to wszystko. Baterii nie da. 300 wydać za głośnik, ale chociaż tą jedną baterię niech daliby. No ale no cóż, ja mogę. Tutaj mamy ten zestaw, to też wam pokażę. Kable, nie kable. Tutaj mamy właśnie te, żeby przymocować do ściany głośnik. Tam gdzieś. Tutaj mamy pierwszy kabel, który idzie do głośnika, od głośnika idzie do tego, do tej całej, tej takiego. Mamy dwa, bo mamy dwa głośniki. Tutaj mamy antenę. Sorry, Media Expert, przyznaję, dali baterie. Firmowe nawet. Szwem. No i mamy te całe, co idzie od tego do laptopa. Więc no właśnie tak się to składa. Czekajcie, ja tu chowam, żeby... Był porządek. No. Więc przejdźmy do otworzenia pierwszego głośnika. Sam jeszcze podekscytowany. Tutaj mamy taką. Trzeba go natrzeć. No tak się prezentuje. Tutaj mamy takie otwory, żeby właśnie tak jak mówiłem. Tutaj o, chyba membrana.
taki ogłośnik. No dobra, no co, czy ja mogę? Fajny. Przejdźmy do otworzenia głośnika numer 2. Babcia mi przyszła do pokoju i wiecie, jak usłyszeliście. Tutaj mamy tak samo drugi polerek. Też go trzeba natrzeć. Ole, piszy. Tu mamy dwa głośniki. Takie same. Tutaj też mamy dziurki. Najlepsze na koniec, jak to mówią. Inaczej niektórzy mówią wisienka na torcie. No co, no zaraz zobaczymy. Bardzo ostrożnie, żeby tego nie uszkodzić. 14 dni na darmowy zwrot, na gwarancję tak zwaną. O, tu jeszcze, a tu jest zasilacz. To co najlepsze, zawsze zostawiamy na koniec. Prezentuje się to tak, o właśnie. Czekajcie, ja może zniżę. Ja mogę zniżyć tutaj w statywie. No, więc właśnie prezentuje się to tak, o. Tak wszystko tak jak trzeba. Trzeba od tych boków odkleić. Tu jak możecie zauważyć, tu jest takie fajne drewniane, a tu takie o. Tutaj mamy wyświetlacz. Tutaj ładnie te pokrętło. Tutaj na pendrive'a, tutaj tu jest wasz refleks. Zimna. A tutaj mamy tył. Mamy ten kabel taki, tutaj mamy to wszystko, włącznik, tutaj te takie, wiecie na co, więc przejdźmy do, o nie pokazałem wam, tutaj taki głośnik jest fajny, szpianką, tu chyba jest ta membrana, jak się nie mylę, zaraz zobaczymy, więc właśnie odpakujmy sobie, podpakowujmy już tak do końca. Jak już odpakowane, to na maksa. Weźmy sobie do pilotka baterie nasze. O, pokażę wam szybki lifehack. Mamy baterie zapakowane. Bierzemy taką i przekręcamy i mamy odpakowane. Ja to zawsze stosuję. Wiem, to dziwne, ale znaczy śmieszne, że pokazuję tak banalną rzecz, ale niektórzy na pewno biorą jakieś ten. Tak o, biorą i tutaj przecinają. Ja tak nie robię. Włóżmy baterię. Plus, minus. Tu jest. Czekajcie, bo to jest inaczej zrobione. Tutaj będzie plus. No dobrze. Znaczy, to wchodzi tak o i wpada tam. Fajnie to tak zrobione. Głośnik. Działa. Nie wiem, jak wam to pokazać, ale działa. Daj chwilę. Dobra, przejdźmy teraz do podłączenia tutaj wszystkiego. Ja tutaj dam pauzę, poustawiam i widzimy się za chwileczkę. Jesteśmy? Jesteśmy. Jak widzicie, podłączyłem już tutaj wszystko. Tutaj też mogę pokazać. Jeszcze nie wszystko. Tutaj jest jeden głośnik. Tutaj jest drugi głośnik, tutaj jest podłączone. Tak widzicie, działa. Jeszcze tylko ja nie będę montował kamerki, bo płacą mi radio, jak ja muszę muzyki. W sumie, jakby to wam powiedzieć, to nie będę z tego z telefonu puszczał, tylko puszczę, że pendrive'a. Tutaj mam pendrive'a. Więc właśnie
Włączmy pendrive'a. Tak o. I włączmy tubę. Ona on. Tutaj mamy wszystko. Oj, kajcie, bo... Czekajcie, bo... Czekajcie, ja to muszę zrobić, bo nie wiem jak to... Dobra, na razie mamy szkabelka. Czekajcie. FM, ale patrzcie, odkryłem tu, że ja... USB, dobra, dajmy tę USB. Działa. Dobra, mamy. Czekajcie. Działa. Z pilota wszystko idzie, jak widzicie. Tam nie patrzcie na takie muzyki, co ja... Głośne jest to, zaraz wam pokażę. Przesunę trochę. Jest. Zaraz wam pokażę, jakie to głośne. Jeszcze nie słuchałem. Pierwszy raz idzie to z pendrive'a. To jeszcze nie jest max. Boję się, że babcia przyjdzie, jakby ten, wiecie o co mi chodzi. Dobra, no to co, działa, działa. Później podeślę wam linka, podeślę wam linka do tej tuby. No, posłuchajmy sobie jeszcze. Jest to, jak słyszycie, bas tu jest na maksa, ale jak chcecie, ja mogę bas wyłączyć. Widzicie, teraz już nie ma, a teraz już jest. Będzie słuchane. No jest to głośne, powiem wam. Dobra. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę zakończyć tylko z muzyką. Więc właśnie, dziękuję wam za oglądanie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka za to, że taką dużą kwotę na taką tubę wydałem. No, więc dziękuję, do następnego odcinka, cześć!